Dlaczego mówią o tobie wieczny student, gdyż wciąż studiuje? Tak jak wcześniej powiedziałem, zwycięzcą się nie rozlicza. Czy możesz powiedzieć, że grałbyś jak Balić lub Zorman, ale nie za bardzo chciało ci się dbać o linię? Cóż, ciężkie pytanie, ale coś w tym jest. Skoro jesteśmy przy jedzeniu, to czy jest potrawa, której nie potrafisz przyrządzić? Nie wydaje mi się, wszystko chyba potrafiłbym zrobić. Jakie to uczucie przegrać z drużyną o nazwie Rychy Maki Cox? Bardzo bolesne, 2 tygodnie nie mogłem dojść do siebie. Wiadomo, nie zawsze jest, tym bardziej, że była szansa zagrać w finale. Każdy pamięta rzut Maka, a kto i jak zdobył wyrównującą bramkę w tamtym meczu z Norwegią? Zapomniałem. Dlaczego wyjazd do Alicante na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk w Londynie był dla ciebie tak dużym wyzwaniem, choć nie musiałeś tam grać? Oczywiście to był debiut mój w telewizji Canal+. Każdy debiutant przyjeżdża tutaj, żeby się pokazać. Kiedy zostawisz piłkę ręczną i zostaniesz poważnym ekspertem Canal+ Sport? Dużo było pięknych przeżyć, no wiadomo, wszystko coś się zaczyna, wszystko coś się kończy, to jest normalna rola w sporcie. Kiedyś na pewno tak będzie, ale jeszcze chciałbym trochę pograć.